dobry Państwu, witam ponownie. Oczywiście na antenie Telewizji Republika cały czas trwa Dzień z Republiką, czyli cykl naszych popołudniowych rozmów i oczywiście wydanie specjalne. A moim i Państwa kolejnym gościem jest Mateusz Kosiński, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Redaktorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, już nie tygodnik Solidarność, dziennikarz, publicysta. Niezależny, tak możemy powiedzieć o tym? Tak, związany z kilkoma tytułami, żadnego nie wyróżniam. Dobrze, zatem poprawiam. Mateusz Kosiński, dziennikarz, publicysta i właśnie poprosimy tutaj o komentarz dziennikarski, publicystyczny do tego, co dzieje się wokół sprawy posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Całkiem niedawno, około godziny temu, prezes, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego wygłosił oświadczenie w imieniu pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Halo? I co? Halo, halo, czy słyszymy się? Halo, panie redaktorze, chyba mamy problem z połączeniem, ale już za chwilę postaramy się po raz kolejny połączyć z naszym gościem. Przypominamy, że rozmawiamy na temat sprawy wygaszenia immunitetów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Także już wkrótce, około godziny 14, powinno pojawić się oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące spotkania z marszałkiem Szymonem Hołownią. Chyba mamy znów połączenie. Dzień dobry, czy słyszymy się? Tak, ja rzeczywiście przerwało nas na chwilkę. No takie rzeczy się zdarzają, ale wracamy do naszej rozmowy. Mówiłam o oświadczeniu, które pojawiło się około godziny temu. Pani Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, sprzeciwia się działaniom prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego profesora Piotra Prusinowskiego i marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Stwierdziła, że marszałek Sejmu działał z naruszeniem prawa i że Szymon Hołownia nie miał prawa złożyć dokumentów w sprawie wygaszenia mandatów Kamińskiego i Wąsika do Izby Pracy Sądu Najwyższego, a nie do biura podawczego. No rzeczywiście, marszałek Szymon Hołownia sam się do tego przyznał podczas konferencji prasowej, właściwie z rozbrajającą szczerością powiedział, no przyznał się do tego, że najprawdopodobniej chciał ustalić skład orzekający w Sądzie Najwyższym, który będzie orzekał w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dziś ogłosił, że rozpoczyna konsultacje prawne w tej sprawie. Czy pana zdaniem marszałek Hołownia zatrzymał się, być może się wycofał, stara się jakoś wyjść z twarzą z tej sprawy, czy może też chowa się za prawnikami? Też takie komentarze się pojawiają. No na pewno będzie tutaj się chował, bo marszałek Hołownia jeszcze nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, co uczynił, bo on został cynicznie wykorzystany przez Donalda Tuska, który tak naprawdę w tym całym zamieszaniu jest gdzieś z tyłu. Steruje, można powiedzieć, z tylnego siedzenia, jak to się kiedyś mówiło w polityce zarządów AWS-u. Marszałek Hołownia jest politykiem, który w Sejmie jest debiutantem tak naprawdę. To w ogóle już pierwsze pytanie, czy powinien pełnić funkcję marszałka Sejmu. Osoba o braku doświadczenia parlamentarnego. Ale zmierzając do meritum, on został wykorzystany cynicznie przez Donalda Tuska do zrobienia czynów, które mogą grozić w przyszłości odpowiedzialnością. Nie dość, że polityczną, to kto wie, czy nie karną jego słowa o tym odpowiednim składzie sędziowskim. Panie redaktorze, przepraszam, że przerwę, ale w tym momencie właśnie przenosimy się na konferencję prasową Szymona Hołowni. Mam nadzieję, że za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. To było takie bardzo krótkie wystąpienie, spotkanie z mediami marszałka Szymona Hołowni. Odnoszę wrażenie, że Szymon Hołownia był tutaj trochę wycofany, trochę zdenerwowany, trochę przygaszony. Zacytuję, dziś nie będę bawił się w komentatora. Rozmawiałem z ministrem Bodnarem. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będziemy w stanie tę sprawę rozwiązać. Komentarz był niezwykle krótki. Czy pan, panie redaktorze, przysłuchiwał się pan, czy pan podziela moje zdanie? Rzeczywiście, no, Szymon Hołownia był nieco zdenerwowany, nieco wycofany podczas z tego spotkania z dziennikarzami, unikał odpowiedzi na pytania? No tak, zdecydowanie. Ja mam wrażenie, że Szymon Hołownia zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, o czym mówiłem we wcześniejszym wystąpieniu, że to, co czyni, jest czymś niezwykle poważnym. Jest to sytuacja bez precedensu, gdzie nigdy jeszcze nie podważano prawa prezydenta do ułaskawienia obywatela.
A warto przypomnieć, że chociażby Lech Wałęsa ułaskawiał przestępców związanych z grupą wołomińską, gdzie Aleksander Kwaśniewski ułaskawiał polityków, którzy byli związani z aferą Starachowicką, ze Starachowicką Śmiernicą. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają to, ale była to sytuacja, w której samorządowi politycy otrzymali od polityków ministerialnych zarządów SLD, czyli dzisiejszej lewicy, informacje o tym, że mają zostać zatrzymani przestępcy, którzy byli rozpracowani przez policjantów również działających pod przykrywką, i oni informowali tych bandytów o tym, że takie zatrzymanie ma zostać, i byli ułaskawieni mordercy i tak dalej, więc dochodziło do tego typu sytuacji. Tutaj prezydent Andrzej Duda dosyć jasno wyraża swoją wolę. Marszałek Hołownia kontestuje tą prerogatywę prezydenta, bo tak to trzeba nazwać. Wcześniej dewastuje system polityczny poprzez rządzenie uchwałami. I jak ja słyszę od pana marszałka Hołowni, że on idzie naprawiać Rzeczpospolitej, to mnie pusty śmiech bierze i my będziemy pana marszałka Hołownię naprawdę z dużym rozmawieniem wspominać. Nie wiem, czy mu będzie tak do śmiechu za kilka lat, gdy podsumuje swoją polityczną karierę. Ja przypominam, że ten człowiek największe doświadczenie życiowe, jakie ma, to ma, ono jest związane z wpuszczeniem różnych ludzi na scenę, na przykład człowieka, który potrafi, nie wiem, wyginać się jak akrobata, albo klaunów, albo pięknie śpiewające dzieci. To jest największe doświadczenie życiowe pana Hołowni. On jest parlamentarzystą pierwszy raz, zaczyna w sposób karygodny, poniesie odpowiedzialność polityczną, mam nadzieję, być może karną. I on mówi, że on idzie naprawiać ustrój Rzeczpospolitej, gdy sam jest dewastatorem tego ustroju, no, poprzez zarządzanie uchwałami, poprzez odbieranie prerogatyw prezydenta. Sam będzie starał się o ten panie urząd. Panie redaktorze, czyli jak rozumiem, pana zdaniem ta rola przerosła marszałka Hołownię, tak? Pana zdaniem nie radzi sobie w tej roli, tak? I że i też właśnie te konsultacje, które rozpoczynają się dzisiaj, tutaj moje pytanie, czy uważa pan, że te konsultacje są wyrazem jakiegoś strachu wobec tego, co się wydarzyło? No strachu może przed konsekwencjami. Czy to jest ciągle gra? Gdyby marszałek musi wziąć udział w tego typu spotkaniu z prezydentem, jest trzecią osobą w państwie, ale rzeczywiście no to go przerosło, cała funkcja i mówię, wpuszczanie kobiety z brodą albo fakirów na scenę wychodziło mu dużo lepiej. Myślę, że może do tego wróci za jakiś czas, bo ta kariera polityczna, ale ja wiem, że mamy dzisiaj czasy TikToka, kultury obrazków i memów i tutaj może marszałek Hołownia na chwilę skradł serca. No to się chyba sprawdziło na początku tej kadencji, bo przecież pamiętamy rekordową frekwencję, rekordową oglądalność w serwisie YouTube. No tak, tylko na co to się przełoży? No, rzeczywiście demokracje mają ten problem, że różnego rodzaju wynalazki są różne, może nie, to złe określenie, różnego rodzaju takie oryginały polityczne są, odnajdują się w demokracji. Mieliśmy do czynienia, nie wiem, z tym, że aktorzy stawali się politykami, którzy tak naprawdę nie mieli za wiele pojęcia o tym. No, ale to też może zły przykład, no bo Reagan był wybitym politykiem, a przeciętnym aktorem. Ale mieliśmy na przykład we Włoszech gwiazdę filmów dla dorosłych, która stała się parlamentarzystą. Mieliśmy różnych ludzi z kabaretu i tak dalej, tylko że oni najczęściej później odgrywali rolę marginalną. To jest po prostu margines. Pan Hołownia ma poparcie, podejrzewam, w granicach kilkunastu procent. No, taki osiągnął wynik w wyborach prezydenckich. Podobny wynik osiągnął w koalicji z PSL, warto przypomnieć, w wyborach parlamentarnych. I ja nie widzę, żeby tutaj miało się stać jakimś głównym wyjadaczem politycznym. Czyli pan nie wróży tutaj sukcesu politycznego w wyborach prezydenckich za dwa lata, bo przypomnijmy, że takie aspiracje najprawdopodobniej ma marszałek Szymon Hołownia. Powiedzmy jeszcze o środowym posiedzeniu parlamentu, pierwszym posiedzeniu w 2024 roku. Marszałek Szymon Hołownia na tym krótkim spotkaniu z dziennikarzami powiedział, że te obrady nie zostaną przełożone. Czego się pan spodziewa? Bo tutaj scenariusze są różne. Szymon Hołownia podkreślił, że te karty są dezaktywowane, że te karty wejścia do Sejmu wciąż nie działają. Czy pana zdaniem do akcji może wkroczyć na przykład Straż Marszałkowska? Czy takie sceny będziemy oglądać w środę?
Tu powiem, że w ramach ciekawostki dzisiaj zapoznałem się z ofertą buchmacherską jednego z zakładów buchmacherskich, gdzie istnieje. Czyli już się pojawiają zakłady, lista, tak, w tej sprawie. Tak, jest i można obstawić, czy poseł Wąsik wejdzie na salę obrad, czy zabierze głos, czy zostanie wyprowadzony przez Straż Marszałkowską, czy weźmie udział w głosowaniu oraz czy pokaże gest Kozakiewicza. Oczywiście mówimy to w ramach Michałka. Nie wiemy, co się wydarzy. No, to jest sytuacja bez precedensu. Takiej sytuacji nie pamiętam w polskim parlamentaryzmie. Ona przypomina, może pewnym historykom przypominać wydarzenia z okresu międzywojennego, gdzie dochodziło do różnego rodzaju, nie wiem, kwestii chociażby, nie wiem, najścia oficerów Wojska Polskiego na parlament albo wynoszenia siłowego posłów i tak dalej. No dziś nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Na pewno jako komentator polityczny, mam wrażenie, że to jest jednak niekorzystne dla nowej koalicji rządzącej, bo te pierwsze 100 dni powinno kojarzyć się z czymś pozytywnym, z pewnymi zmianami systemowymi, z realizacją obietnic wyborczych, a tak naprawdę od miesiąca, a niedługo będzie miesiąc do zaprzysiężenia rządu, mówimy albo o zamieszaniu w mediach publicznych, albo mówimy o próbie wsadzenia do więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, gdzie ja, wiadomo, oni mają swoich zwolenników politycznych i przeciwników, tylko proszę zwrócić uwagę, o co nie są oskarżeni. Nie są oskarżeni, nie wiem, o korupcję, o jakieś uzyskanie jakichś dóbr. Oni są oskarżeni o przekroczenie pewnych uprawnień w kwestii wyjaśniania afery korupcyjnej, tak? Czyli no, tu można dyskutować, czy przekroczyli, czy nie przekroczyli. Inna sprawa, że zostali łaskawieni przez prezydenta i tutaj nie powinno być tej dyskusji w ogóle, no bo to jest istotna prerogatywa prezydenta i nie można go pozbawiać po prostu tej możliwości. I to wszystko negatywnie wpłynie po prostu na rządy Donalda Tuska i Szymona Hołowni, bo jeżeli oni początek mają taki negatywny w przekazie, to będzie tylko gorzej. No właśnie, pan wspomniał o zamachu na media publiczne, ale przecież to się zaczęło jeszcze wcześniej. Mieliśmy aferę wiatrakową, właściwie od tego zaczęły się te rządy. Wcześniej jeszcze mieliśmy kwestię prezydium Sejmu, czyli niedopuszczenia kandydatki Prawa i Sprawiedliwości, także podział członków komisji, gdzie też zgodnie z arytmetyką tych członków Prawa i Sprawiedliwości jest za mało, więc właściwie można powiedzieć, że tutaj afera goni aferę. I 11 stycznia już Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział protest przed Sejmem o godzinie 16. Trzeba przyznać, że to jest naprawdę szybko, bo to dopiero miesiąc rządzenia koalicji Donalda Tuska. No ja bym tutaj też dorzucił jeszcze takie pewne zaniedbania, przez które Polacy realnie odczują je. Na przykład kwestia wakacji kredytowych. Setki tysięcy Polaków korzystały przez 2 lata w okresie podwyższonych stóp procentowych, przekładających się na wyższe raty w kredytach, głównie hipotecznych, korzystały z wakacji kredytowych. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości leżała na stole, można było ją uchwalić i na przykład w styczniu już te setki tysięcy Polaków odczuły tę ulgę. Tak? Ja sam korzystałem z wakacji kredytowych i wiem, że dla mojej rodziny było to pewne wsparcie w tym takim no, dosyć trudnym ekonomicznie okresie związanym po prostu z tym, że te raty są duże. Dziś tego nie ma. Polacy, w tym też wyborcy Platformy, to odczują oczywiście, że koalicja rządząca mówi, że to przygotuje, no ale mimo wszystko kolejne miesiące mijają. Podobnie chociażby z programami wsparcia dla tych, którzy dopiero zamierzają wziąć kredyt, tak? Była propozycja... Tutaj mamy chyba sytuację niejasną, bo wiemy już, że ten kredyt, który cieszył się ogromną popularnością, kredyt na poziomie 2%, budżet się wyczerpał zarówno na 2023, jak i 2024 rok. Teraz mamy propozycję kredytu 0%, ale tutaj te warunki są jeszcze niejasne. No i na pewno jest jasne, że on będzie wprowadzony prawdopodobnie w okolicach końcówki drugiego kwartału, czyli będzie trzeba na to poczekać blisko pół roku. No to też jest istotne. Więc no, to jest po prostu słabe otwarcie. No, w mojej ocenie jest to słabe otwarcie. W kwestii Marszu Prawa i Sprawiedliwości w mojej ocenie to jest mobilizacja żelaznego elektoratu. Podtrzymanie tego, co się ma, tak? No, Prawo i Sprawiedliwość też nie ma łatwego okresu po przegranych wyborach. Oczywiście dostaje paliwo od Platformy Obywatelskiej w postaci właśnie takich tematów, jak sytuacja z posłami Kamińskim, z Wąsikiem, jak kwestia mediów publicznych, jak rządzenie przez uchwały, ale też ma swoją zadyszkę. I moim zdaniem ten marsz to jest taka mobilizacja tych najwierniejszych, też aktywów partyjnego. Stąd ten marsz reklamuje, przynajmniej mi się wyświetlały reklamy, Jarosław Kaczyński, polityk, który jest niezwykle lubiany wśród właśnie
właśnie najwierniejszych wyborców Prawa i Sprawiedliwości i członków partii. Z kolei przez takich labilnych wyborców jest troszkę mniej tolerowany, tak, o co to świadczy w pewnych sondażach, więc to jest według mnie takiej mobilizacja po prostu własnych szeregów. To jest ten moment, gdzie to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był Mateusz Kosiński, dziennikarz, publicysta. Teraz jeszcze dziękuję. Dziękuję ślicznie. A już za chwilę kolejna rozmowa tutaj na antenie Telewizji Republika. Pan Sierhiej Pielasa z telewizji Bielsat. Porozmawiamy m.in. o sytuacji na Białorusi i na Ukrainie. Do zobaczenia już za chwilę.